Choć włada nim zaledwie 60 osób, język wilamowicki znalazł się na językach. O tej najmniejszej grupie językowej w Polsce mówiliśmy niedawno w Teleekspresie. Dziś znów jest o niej głośno, a to za sprawą zjazdu osób mówiących po wilamowicku. Zaskakujące, wiemy, że heute nennt ta Zinwit, to się Zinwit nennt ta listopad. Czyli dzisiaj jest sobota, 19 listopada. Witamy w Wilamowicach. Językiem wilamowickim władają potomkowie osadników przybyłych do Wilamowic z Niderlandów w XIII wieku. Przez lata udało im się zachować swoją kulturę, mimo że władze komunistyczne zakazały używania tego języka. Średnia wieku osób mówiących po wilamowicku to 84 lata.